Cześć, dzisiaj przygotujemy plak w stylu DJ-a Mastarda. Intro. Wesprzyj mnie na patronite.pl. Dzień dobry, moi kochani, z tej strony oczywiście Bonifacy. Witam was bardzo gorąco w kolejnym odcinku Self-Made Tips. I kłaniam się oczywiście niezmiernie nisko, jak co wtorek o godzinie 18:00. Czas na kolejną porcję wiedzy. A dzisiaj przygotujemy sobie, moi drodzy, plak w stylu DJ-a Mastarda. To była sugestia pod jednym z odcinków, mianowicie pod odcinkiem, w którym robiłem bas w stylu tej samej postaci, tej samej persony. Możecie znaleźć odnośnik do tego filmu w prawym górnym rogu ekranu, gdybyście go jeszcze nie widzieli. Ja natomiast pozwolę sobie przejść do rzeczy. Moi drodzy, będziemy dzisiaj korzystać z GMS-a, niech was nie zmyli Harmless, ponieważ tutaj mam po prostu dla kontekstu ścieżkę basu, która brzmi tak. Ona nam będzie służyć jako taki punkt odniesienia, ale to na samym końcu. My natomiast spróbujemy przygotować coś takiego. Oczywiście linia melodyczna jest inspirowana utworem Paranoid, chyba Ty Dolla Sign, jeżeli się nie mylę. No i właśnie DJ Mastard skomponował tam muzykę, więc my, moi drodzy, przechodzimy sobie do naszego pięknie brzmiącego na pewno drugiego GMS-a. No, miód na uszy. Dobrze, moi drodzy, tak wygląda wtyczka i tak ona brzmi w momencie, kiedy otwieracie ją w programie. Teraz my wyjdziemy sobie od presetu całkowicie zerowego, którym jest preset default. Znajdziecie go dokładnie w tym miejscu. I teraz, moi drodzy, brzmi to tak. No dobra, niezbyt, powiedzmy, okazale, ale my się tym nie przejmujemy i ładujemy sobie, moi drodzy, falę square. No już bliżej, już bliżej. Teraz zejdziemy sobie troszeczkę niżej. Obniżamy dźwięk o oktawę tym samym. I teraz, moi drodzy, zrobimy sobie obwiednie dla tego dźwięku. Ja pozwolę sobie sustain zdjąć całkowicie, no i skrócimy tutaj decay. O coś takiego nam chodzi mniej więcej. I teraz, moi drodzy, chyba najważniejsza rzecz, czyli filtry. Musimy odfiltrować dużą część sygnału z góry. Okej, jesteśmy mniej więcej na dobrej drodze. Ja teraz pozwolę sobie wrzucić jeszcze reverb, bo to jest kolejny dosyć istotny element układanki w tym brzmieniu. No i już to zaczyna mieć ręce i nogi, nieprawdaż? Tutaj pozwolimy sobie jeszcze troszeczkę obciąć filtrem dolnoprzepustowym ten dźwięk. Okej, i tutaj damy obwiednie, zadziałanie obwiedni na takim poziomie mniej więcej i zmniejszymy decay, żeby tylko sam początek, transient attack, był tutaj uwypuklony. Super. No i teraz, moi drodzy, z racji tego, że to już mamy w zasadzie gotowe, moglibyśmy się jeszcze pobawić innymi rzeczami. Ja lubię tutaj, w tym przypadku szczególnie, dodawać sobie kolejny oscylator, tym razem z falą sinusoidalną i podwyższam go sobie o oktawę względem poprzedniego dźwięku, fali kwadratowej. No i dodajmy go troszeczkę do ostatecznego brzmienia. Niedużo, bo niedużo, ale to jest taki drobny smaczek. I teraz, moi drodzy, przejdźmy sobie tutaj. Tutaj mamy korektor, który tym tutaj pstryczkiem włączamy. I teraz, moi drodzy, odcinamy dla pewności wszystko, co w dole. Tutaj lekko podbijamy w zasadzie wszystkie części, ale chyba najmocniej tutaj. I troszeczkę jeszcze trebli. No i możemy sobie posprawdzać jeszcze, jak to zabrzmi w różnych oktawach. Możemy się nawet pokusić o skopiowanie tego całości i wrzucenie oktawy wyżej. Jeszcze ściszam tę niższą oktawę. Zwiększmy troszeczkę zadziałanie obwiedni. Okej,
Tu już tak naprawdę to są niuanse i wszystko zależy od tego, jak chcecie, żeby ostatecznie wasz dźwięk brzmiał. A to pewnie będzie różnić się w zależności od kontekstu. Ja jeszcze sobie pozwolę tutaj, moi drodzy, przejść na mikser i wrzucimy sobie tutaj, już wrzucałem wcześniej, ale wrzucę jeszcze raz razem z wami, Fruity Wave Shaper, która to wtyczka pozwoli nam troszeczkę sygnał jeszcze sprzesterować, nasycić. Bardzo delikatnie to chcę zrobić. To już jest za mocno, zdecydowanie. Więc bardzo delikatnie. I już brzmi znośnie. Teraz, moi drodzy, dorzućmy do tego bas. I nagle wydaje się, że mamy naprawdę fajny kontekst, tak? Ten bas razem z tym plakiem już przywodzą nam myśl pewne skojarzenia z tym właśnie producentem. Także, moi drodzy, to tyle ode mnie na dziś. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Ja jestem Bonifacy, a to był kolejny odcinek Selfmade Tips, jak co wtorek o godzinie 18. Jeśli znajdziecie chwilę, wbijajcie na inne moje media społecznościowe. Wbijajcie na Facebooka, na SoundClouda, na Instagrama po backstage mojej pracy i tego, jak powstaje cały kanał. Wspierajcie mnie na Patronite, zaopatrujcie się w sklepie z gadżetami Selfmade Beats oraz koniecznie dołączajcie do facebookowej grupy Selfmade Beats, gdzie wspieramy się jako producenci muzyczni. Wszystkie potrzebne linki oczywiście są w opisie, a ja już się z wami żegnam i zapraszam tutaj na kolejne Selfmade Tips już w przyszły wtorek o godzinie 18. Trzymajcie się ciepło i cześć! Jeśli film ci się podobał, pamiętaj, aby zostawić pod nim łapkę w górę, a jeśli masz pomysły na kolejne odcinki, zostaw je w sekcji komentarzy. Ponadto, jeżeli chcesz być na bieżąco z kanałem Selfmade Beats, zasubskrybuj go i już dziś zacznij zgłębiać sekrety produkcji muzycznej.